Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku Matikarz dostaje butelką w głowę, wstrzymany mecz przez latający dron, kontrowersyjna decyzja przy golu Rashforda, słaba sytuacja Milika w Marsylii, pierwszy gol Sergio Ramosa w PSG, Messi wraca do gry, kontuzja Ansu Fatiego, kontuzja Haalanda, debiut piątka w podstawowym składzie Fiorentiny, a jednak Szewczenko? Zwrot akcji w sprawie nowego selekcjonera. Kochani, wracamy po weekendzie i w ostatnim filmie mówiłem o 10 tysiącach łap w górę i znowu się nie dogadaliśmy, bo zostawiliście ich aż 18 tysięcy. Nie mam pytań, dlaczego to zrobiliście, przecież umawialiśmy się na 10 tysięcy. Naprawdę tyle wystarczy, serio. To co, może teraz się uda 10? Jeżeli jesteś tutaj nowy i chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata piłki nożnej, no to musisz koniecznie subskrybować kanał, wtedy będziesz na bieżąco. Lećmy z newsami. Miłego oglądania. Niezwykle dużo działo się w miniony weekend na boiskach angielskiej Premier League. Zaczęło się od dużego skandalu, który miał miejsce w rywalizacji Evertonu z Aston Villą, a jedną z jego ofiar był Matty Cash. Goście po zdobyciu gola przez Emiliano Buendie jak zwykle celebrowali pokonanie bramkarza drużyny przeciwnej. W pewnym momencie z trybun w ich stronę poleciała butelka. Ucierpieli wspomniany Cash oraz Luca Digne. Niesamowity skandal. Everton na swoim Twitterze poinformował, że jeszcze tego samego dnia sprawca tego haniebnego czynu został aresztowany. Ostatecznie The Toffees przegrali 0-1. Spotkanie Brentford z Wolverhampton w pewnym momencie zostało przerwane przez drona latającego nad płytą boiska. Sędzia, gdy zauważył latający obiekt, według regulaminu Premier League zarządził zejście do szatni. Sytuacja została opanowana dopiero po kilkunastu minutach. Spotkanie ostatecznie zakończyło się zwycięstwem Wolverhampton 2-1. Porażkę zaliczyła drużyna Mateusza Klicha. Leeds uległo u siebie ekipie Newcastle United 0-1. Reprezentant Polski przebywał na boisku do 80 minuty. Jak donoszą angielskie media, pomocnik nie był zadowolony ze zmiany i w przypływie frustracji wyżył się na klubowej bluzie. Dużą niespodziankę sprawił zespół Southampton, który zremisował z Manchesterem City 1-1. Jan Bednarek grał do 71 minuty. Inna drużyna z Manchesteru, United, pokonała West Ham United 1-0. Gola na wagę 3 punktów w doliczonym czasie gry zdobył Rashford. Bramka padła w dość kontrowersyjnych okolicznościach. Czy waszym zdaniem tutaj nie było spalonego? Według VAR-u nie. W kadrze młotów zabrakło Łukasza Fabiańskiego. Klub jednak nie wydał oficjalnego komunikatu w tej sprawie, tłumacząc powód absencji Polaka. Myślę jednak, że można się domyślić, o co może chodzić. W niedzielę sensacyjnie punkty zgubił Arsenal, który bezbramkowo zremisował z ostatnim Burnley. Na wyjeździe Liverpool ograł 3-1 Crystal Palace. Brighton z Jakubem Moderem w podstawowym składzie zremisował z Leicester 1-1. Reprezentant Polski rozegrał całe spotkanie. W najciekawszym meczu tego dnia Chelsea po golach Ziyecha i Thiago Silvy pokonała Tottenham. Jest to pierwsze zwycięstwo The Blues w Premier League od 26 grudnia. We Francji coraz gorzej wygląda sytuacja Arkadiusza Milika w Olympique Marsylia. Zespół Polaka pokonał RC Lens 2-0. Niestety cały mecz na ławce rezerwowych przesiedział wspomniany Milik. Na domiar złego Jorge Sampaoli w 75 minucie wpuścił na boisko innego napastnika, Cedrika Bakambu. Po dwóch minutach zdobył gola. Z tygodnia na tydzień sytuacja Arka jest coraz trudniejsza, skoro nie jest obecnie nawet drugim wyborem trenera. Według L'Équipe z prowadzeniem napastnika zainteresowany jest Juventus, Sevilla oraz Mallorca. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Pełne 90 minut w składzie RC Lens rozegrał Przemysław Frankowski. Po raz kolejny szansę gry w Strasburgu dostał Karol Fila. Były piłkarz Lechii Gdańsk pojawił się na boisku w 63 minucie. Niestety jego drużyna przegrała z Bordeaux 3-4. Na koniec dnia Paris Saint-Germain rozgromiło Reims 4-0. Był to przełomowy mecz dla Sergio Ramosa, który był autorem jednej z bramek. Do gry po dłuższej przerwie wrócił Lionel Messi, który pojawił się w 63 minucie. Sprawdźmy, co ciekawego przez weekend działo się na boiskach La Ligi. Wicelider Sevilla dość niespodziewanie zgubił punkty z Celtą Vigo, remisując 2-2. Trzeba jednak wspomnieć, że drużyna Lopetegiego zdołała odrobić dwubramkową stratę. Lepiej odrabianie strat wyszło Atletico Madryt, które pokonało na Wanda Metropolitano Valencię 3-2. Do 90 minuty drużyna Simeone przegrywała 1-2. W doliczonym czasie gry bramki zdobyli Correa i Hermoso i to aktualny mistrz Hiszpanii mógł cieszyć się z 3 punktów. Nie tylko Sevilla zgubiła punkty. Zrobił to też Real Madryt, który tylko zremisował z Elche 2-2. Punkt drużynie królewskich zapewnił w doliczonym czasie gry Eder Militao. W ostatnim niedzielnym spotkaniu FC Barcelona pokonała na wyjeździe Deportivo Alaves. Gola na wagę 3 punktów i awansu na 5. miejsce strzelił Frenkie de Jong.
Skoro już jesteśmy przy FC Barcelonie, trzeba wspomnieć o kolejnych problemach Ansu Fatiego. 19-latek uszkodził mięsień dwugłowy lewego uda w starciu z Atletikiem Bilbao w ramach Pucharu Króla. Przed piłkarzem oraz sztabem szkoleniowym ważna decyzja, która zadecyduje o dalszych losach Fatiego w tym sezonie. Może poddać się operacji, która zminimalizuje ryzyko kolejnych tego typu urazów, albo leczyć się zachowawczo, wtedy do gry wróciłby za 2 miesiące, ale ryzyko kontuzji byłoby większe. Decyzja zostanie podjęta na początku tego tygodnia, o czym powiedział sam Xavi. Ansu Fati jest bardzo poruszony, to dla niego trudna sytuacja. Spotkaliśmy się z jego rodziną, bo to kolejna kontuzja. Są sytuacje, których nie można kontrolować. Teraz przygotowujemy plan naprawczy. W poniedziałek zdecydujemy, co robimy z Fatim. Zobaczmy, jak wygląda walka o mistrzostwo Niemiec pomiędzy Bayernem Monachium a Borussią Dortmund. Drużyna BVB w wyjazdowym spotkaniu pokonała Hoffenheim 3-2. Oprócz tej dobrej informacji jest też zła, a nawet bardzo zła. Boisko przedwcześnie musiał opuścić Erling Haaland, autor jednej z bramek. Napastnik zgłosił ból prawego kolana po jednym z pojedynków w polu karnym rywala. Po meczu trener Borussii przyznał, że potrzebne są dokładniejsze badania, aby stwierdzić, co dokładnie się stało. Według portalu Sport 1D może to być kontuzja przywodziciela. W sobotę drużyna Rafała Gikiewicza i Roberta Gumnego Augsburg została rozgromiona 1-5 przez Bayer Leverkusen. Hat-trickiem popisał się Musa Diaby. Bayern Monachium w Berlinie zmierzył się z Hertą. Mistrzowie Niemiec nie pozostawili złudzeń rywalom, wygrywając 4-1. Niestety Robert Lewandowski nie miał udziału przy żadnej ze strzelonych bramek. Przewaga Bawarczyków nad drugą Borussią wynosi 6 punktów. Na koniec weekendowego przeglądu boiskowych wydarzeń zajrzyjmy do Serie A. Prawdziwe męki przeżyła drużyna Interu Mediolan, która pokonała Wenecję 2-1. 3 punkty mistrzowi Włoch zapewnił w 90. minucie Edin Dzeko. W niedzielę debiut w podstawowym składzie Fiorentiny zaliczył Krzysztof Piątek. Polak zagrał 68 minut, a Viola tylko zremisowała 1-1 z Cagliari. Co prawda Piątek gola nie strzelił, ale zaliczył przynajmniej poprawny występ. Wiadomo, że ciężko zastąpić kogoś takiego jak Vlachowicz, jednak rywalizację z Cagliari Krzysztof zapisze po stronie plusów. Napoli pokonało Salernitanę 4-1. Piotr Zieliński rozegrał całe spotkanie. W drużynie gości w 36. minucie pojawił się Paweł Jaroszyński. Trzecie zwycięstwo z rzędu w Serie A zaliczyła Specja z Jakubem Kiwiorem i Arkadiuszem Recą w podstawowym składzie. Pokonali oni Sampdorię 1-0, w której zagrał Bereszyński. Wszyscy Polacy zagrali całe spotkanie. Kolejne zwycięstwo odniosła AS Roma, która pokonała Empoli 4-2. Cały mecz w barwach przegranego zespołu rozegrał Szymon Żurkowski. W hicie 23. kolejki AC Milan bezbramkowo zremisował z Juventusem. Cały mecz w barwach Starej Damy rozegrał Wojciech Szczęsny. Niestety boisko z powodu urazu przedwcześnie musiał opuścić Zlatan Ibrahimović. Sprawdźmy jeszcze Puchar Narodów Afryki. W niedzielę rozegrano 2 mecze 1/8 finału. Burkina Faso po rzutach karnych wyeliminowało Gabon. Natomiast Tunezja wygrała 1-0 z Nigerią i awansowała do ćwierćfinału. Gdy wszyscy, w tym ja, myśleli, że selekcjonerem zostanie Adam Nawałka, nastąpił nagły zwrot akcji. Cezary Kulesza od dłuższego czasu wodzi za nos wszystkich, którzy oczekują białego dymu unoszącego się nad siedzibą Polskiego Związku Piłki Nożnej. Od jakiegoś czasu pewniakiem był Nawałka. Sytuacja zmieniła się diametralnie i ma to dużo wspólnego z Genoą. Włoski klub zwolnił trenera, który najprawdopodobniej jest marzeniem Kuleszy, Andrija Szewczenkę. Jak donosi ukraiński kanał V Zbirna, PZPN dogadał się z byłym selekcjonerem reprezentacji Ukrainy. Ma on zarabiać aż 2,5 miliona euro za rok. Duże ryzyko. Kulesza okaże się geniuszem lub ignorantem, jeżeli faktycznie plotki są prawdziwe. Jak myślicie, czy Szewczenko sprawdzi się w reprezentacji Polski? Dajcie znać w komentarzach. Kartka z kalendarza. 24 stycznia 1952 roku w Lyonie urodził się Raymond Domenech. Były selekcjoner reprezentacji Francji, wicemistrz świata z 2006 roku. Tego samego dnia 1987 roku w Salto na świat przyszedł Luis Suarez, reprezentant Urugwaju oraz napastnik Atletico Madryt. 24 stycznia 1996 roku w Pradze urodził się Patrick Schick, reprezentant Czech oraz zawodnik niemieckiego Bayeru Leverkusen. Dzięki za uwagę, jeżeli wspierasz moją pracę, subskrybuj kanał, widzimy się jutro o 6. Do zobaczenia!